Premiera Surging Sparks już jest za 2 tygodnie, niecałe w sumie, ale już możemy w sklepach Play oczywiście grać pre-release'owe turnieje. Oczywiście takie zestawy jak Build and Battle, pre-release pack, no i zazwyczaj 3 boosterki dodatkowe dostaje się po prostu na takich turniejach. I dziś sobie otworzymy taki zestawik, zobaczymy jaka promka będzie w środku, zobaczymy co w boosterkach się kryje. Nie ukrywam, że chciałbym wydropić w końcu tego Pikachu. Oczywiście takie produkty, jak i również inne produkty z kart karcianki Pokémon znajdziecie na TCG Love, tam oczywiście z kodem Ogram to macie 5% rabatu, więc oczywiście zapraszam do sklepu, no i nie przedłużajmy, bierzmy się za opening. Paliłem się na socialach, bo trafiłem chyba chase kartę po prostu tego dodatku, będzie chyba to najdroższa karta z całego dodatku oczywiście, no ale tak jak mówiłem, chciałbym dropnąć tego właśnie Pikachu w tym Ultra Illustration Rare, jest strasznie, ale to naprawdę bardzo ładny. Oczywiście jest kilka kart, na których chciałbym zapolować, ale głównie omówienie setu będzie przy otwarciu Elite Trainer Boxa, na którego oczywiście czekam, podejrzewam, że w dniu premiery taki ETB otworzę. Och, udało się otworzyć. Kurczę, strasznie ciężko się otwiera te pudełka. Widzicie, jak to zniszczyłem, no nie? No ale no nic, no trzeba będzie to otworzyć po prostu jakoś. Na pre-turniejach też mam ten problem. Za każdym razem po prostu niszczę to pudełko. Taki mój urok po prostu. Oczywiście mamy karteczkę z listą kart z całego setu. Możemy sobie zobaczyć. Kartę promkę już chyba widzieliście, bo ja też zdążyłem zauważyć. Okej, jest to Indeedee. Tak jest, promka, której nie miałem, bo na pre-release trafiłem kartę z Gouging Fire'em. Tak jest, Gouging Fire to była moja promka. Teraz mamy Indeedee, czyli leczącego Pokemona. Zobaczmy, co jest w środku takiego turniejowego paka. Jakimi kartami bym grał ewentualnie, jeżeli wziąłbym właśnie tą paczkę, no nie? Tam miałem Gouging Fire'a z tymi robakami, Rapska i nie pamiętam jak się ten Relor, o, z Relorem i Rapską. Tutaj mamy Indeedee i dalej mamy znowu Relora, no to tak średnio. O, Magnemite, proszę bardzo, z Magnetonem, który ma dosyć ciekawą abilitkę, bo tutaj można go po prostu znokautować, tego Magnetona. Oczywiście przeciwnik bierze Prize'a, co prawda, ale za to 3 basic energie sobie rozkładamy z discardu do elektrycznego Pokemona, no nie? I jak chcemy po prostu do wszystkich elektrycznych Pokemonów możemy sobie te energie pododawać. Także nawet spoczko. Jest tutaj kilka też przydatnych itemków. Nowy ball, Dusk Ball, który działa podobnie do Great Balla, tylko że zamiast z góry to po prostu bierzemy z dołu 7 kart. I z tych 7 kart bierzemy sobie Pokemona do ręki, po czym tasujemy tą swoją talię po prostu, tak? Lucky Helmet, Explorer Guidance, okej, Rare Candy nawet się tutaj znajduje ze względu na to, że jest Magnes Wound, podejrzewam, którego chyba nie widziałem, albo może przeoczyłem. Buddy Buddy Puffin, proszę bardzo, kolejny itemek, który jest dosyć mocno grywalny. I Tapu Koko, nowy Tapu Koko mamy, okej. Tutaj macie kodzik na tego Build and Battle paka, pre-release'owego paka, więc jeżeli będzie już dodatek dostępny na TCG Live, to oczywiście możecie sobie tego kodu użyć. No i wyjmijmy te boosterki, które są jeszcze w tym opakowaniu. Są to 4 boosterki, czyli łącznie 7 boosterków na tym openingu. Okej. Bierzmy się od góry po prostu, nie będę tasował tych boosterków ani nic w tym stylu, więc bierzemy się za Archaludona, Archaludon, czy jak to zwał, tak zwał. Każdy wymawia po prostu inaczej te nazwy tych Pokemonów. Wiem, że po prostu jest jakaś poprawna nazwa, no ale ja szanuję to, że ktoś po prostu sobie mówi tak jak mu wygodnie, no nie? Każdy wie i tak o jakiego Pokemona chodzi. Tutaj jest Ketodl, okej, Glimecik, Magnemite, przyjrzmy się tym artom po prostu, będę omawiał i mówił co to za Pokémon. Surfer, karta, która nawet nieźle sobie radziła na tym turnieju pre-release'owym. Switchujesz Pokémona, no i jak to zrobisz, po prostu dobierasz do 5 kart do ręki, nawet spoko. Registeel, tutaj nurkujący Walrein, strasznie mi się kojarzy z clownem. Wiem, że wygląda jak clown, ale nie wiem, jakoś mam awersję po prostu do tego Pokemona. Victini i Landorus. Okej, więc pierwszy paczek totalnie bez dropu. Bierzmy się za paczka z egzekutorem alolańskim. Patrzmy, co jest w środku takiego boosterka. I oczywiście też pochwalę wam się, że takiego egzekutora trafiłem ostatnio właśnie na tym turnieju. Mamy Duraludona,
Okej, ja sobie to odłożę na bok, bo coś czuję, że te Duraludon i Archaludon będzie po prostu... Będą kartami grywalnymi, bo przypominają te Duraludony Vimaxy, które były jeszcze z ery Sword and Shield. Proszę bardzo, Alolan Dactrio, normalnie na wietrze sobie siedzą, wietrzą włosy. Naprawdę fajnie to wygląda. Okej, Wuchien, Rafflecik, Bronzong i Skeledirge. Okej, bez dropu w kolejnym boosterku. Zostało jeszcze 5. Mam nadzieję, że po prostu jakieś dwa chociaż dropy się tutaj przytrafią. A najbardziej liczę właśnie na tego Pikachu, którego widzicie tutaj na boosterku. Więc trzymajcie kciuki, bo to fajnie by było go trafić, no nie? Bardzo fajnie by było go trafić. Oczywiście, kodzik. Zgarniajcie sobie. Te kody, tak jak mówiłem, będziecie mogli używać dopiero wtedy, kiedy będzie dodatek już dostępny po prostu na TCG Live, na aplikacji, prawda? Magnezone, Goldengo nowy, patrzcie, na desce sobie jeździ z monet złota i w ogóle cały złoty ten Pokémon. Duskball, Togepi, Excadrill i Zarud. No niestety, to są paczki z tego paku, więc kurczę, no nie byłbym zadowolony, chociaż mój pak turniejowy, typowo z tych czterech boosterków, których grałem na turnieju, też niestety prawie nic nie przyniósł. W ostatnim boosterku trafiłem, pamiętam, egzekutora właśnie tego alolańskiego, smoczego egzekutora i on mi troszeczkę uratował tyłek, jakby nie patrzeć, więc liczę na to, że w tym boosterku chociaż trafi się jakaś fajna karta, no nie? Okej, Fluttermane. Co on robi? Przerzuca wszystkie damage countery z jednego Pokemona na benchu, Ancient Pokemona, co ważne, do przeciwnego aktywnego Pokemona. Całkiem spoko, jeżeli mamy aktywnego, znaczy jeżeli mamy na benchu Pokemona Ancient, który ma jakieś obrażenia i potrzebują do zbicia Pokemona przeciwnika, który jest na aktywie, no to może się przydać po prostu abilitka ewentualnie, znaczy ten atak, no nie? Ale finalnie mamy Black Kyurema EX. Czyli w ostatnim paczku trafiliśmy tego EX-a, mam full artowego też tego Black Kyurema, którego trafiłem z tych dodatkowych właśnie paczków, które za chwileczkę też otworzymy. Full artowy wygląda dużo, dużo lepiej moim zdaniem, chociaż i tak ten art zasługuje na to, żeby się mógł przyjrzeć po prostu i wam go pokazać. Fajny Black Kyurem. Króciutka przerwa, bo chciałbym ogłosić dwóch zwycięzców ostatniego giveawaya. Gratulacje, to jest dwójka wygranych. Oczywiście dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, lajki i tym podobne. Naprawdę bardzo mi miło. No i oczywiście gratuluję jeszcze raz zwycięzcom. Jednego, jak i drugiego zwycięzcę zapraszam do maila. Ogram to macie tutaj opisanego, jak i również w opisie, żeby się dogadać po prostu co do wysyłki. Lećmy dalej z openingiem. I trzy boosterki do końca Pikachu, więc no trzymajcie kciuki, żeby ten Pikachu poleciał. Bo chciałbym, ale to naprawdę... Chciałbym go mieć po prostu w swojej kolekcji. Chyba coś jest, czy mi się wydawało. Espur, Watrel, Excadrill, Bruxish. Nie lubię tego Pokemona, jest taki dziwnym Pokemonem, no nie? Nie jestem fanem tego Pokemona. Turtonator, Countergain. Okej, nie widziałem tego itemku jeszcze wcześniej. Tego Tula właściwie. Później sobie zobaczę, co on robi konkretnie. Krygonal, Sentiscorch i Zarud. Czyli mi się wydawało jednak, że coś tutaj w tym boosterku było. No nic, może Latios albo Latias. Strasznie mi się mylą te nazwy. Nigdy nie mogę zapamiętać, który to który. Wiem, że po prostu mają takie nazwy i tyle, no nie? Ale obydwa Pokemony są na boosterku, więc tutaj wymienić wymieniłem, no nie? Rafflet, Trapinch, Relor, Sileo, Surfer, Appletan z wyłupiastymi oczami. Kurczę, co on zobaczył? Co on takiego mógł zobaczyć, że takie oczy zrobił, no nie? Okej, okay, Iron Bundle, Vigoroth, Donphan i Skeledirge. Kurczę, coś nie porywają te paczki. Bardzo mocno nie porywają te paczuszki. Ostatni paczek z Archaludonem, Archaludonem. Okej, okay, mam nadzieję, że w tym Last Pack Magicu trafi się po prostu jakaś karta. Chyba, że po prostu dodatek stwierdził, że kurczę, trafiłeś już część kartę na pre-release, no to co ci będę dawał jeszcze, no nie? O co ci chodzi, Damian? Nie potrzebujesz już więcej kart. Okej. Okay. Tyrano też nie kojarzy tej karty. Nie widziałem tej karty. Szukasz 3 Pokémony EX z deku. Okej. Okay. Nawet spoczko. Może się przydać. Taurosik, Walrein i tak jest! Mamy alolańskiego Dactrio z Illustration Rare, który w ogóle bije za darmo, no nie? Bije jeszcze za darmo, jeszcze za 120, ale
coś za coś, no nie? Musisz mieć trzy karty w ręce, jeżeli dobrze rozumiem, bo jeżeli nie masz trzech kart w ręce, dokładnie trzech kart w ręce, to ten atak robi nic, totalnie. Okej, okay, coś za coś. I na końcu mamy Lando Rusa. Ale alolański Dugtrio oczywiście trafia do mojej kolekcji Illustration Rerek, Ultra Illustration Rerek, Trainer Galery i tych wszystkich takich ładnych artów. No okej, okay. Jeżeli podobał Wam się odcinek, oczywiście możecie zostawić lajka, możecie zostawić subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby Was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się, siema!